Robert ma swój własny sklep internetowy, w którym sprzedaje sprzęt sportowy na całym świecie. Klienci dzwonią, piszą e-maile, czatują i wysyłają wiadomości przez Facebook. Robert jest bardzo szczęśliwy, robi to, co lubi i jeszcze zarabia pieniądze. Ponieważ jego sklep szybko się rozwija, Robert zdecydował się zatrudnić 3 osoby do działu wsparcia. Zaczęli pracę wyposażeni w komputery i telefony. Niestety okazało się, że nie byli w stanie skoordynować swojej pracy. Czasem ktoś nie odpowiedział na e-mail, czasem połączenie zostało nieodebrane, nie mogli połapać się w czatach, które pojawiały się w kilku miejscach naraz. Mimo że bardzo się starali i Robert widział ich zaangażowanie, nie mogli zapanować nad komunikacją z klientami. Robert zaczął tracić pieniądze, bo klienci byli coraz bardziej niezadowoleni z obsługi. Co gorsza, Robert zupełnie nie kontrolował tego, co się dzieje. Nie wiedział, na ile e-maili nie odpowiada jego zespół, ilu telefonów nie odbiera, ile czatów czeka w nieskończoność na konsultanta. Robert był załamany. W tym właśnie momencie Robert zdecydował się używać systemu Tulium. Teraz jego zespół używa jednego, prostego narzędzia do zarządzania wszystkimi kanałami komunikacji z klientem. Co więcej, kiedy dzwoni klient, od razu widać jego historię kontaktu. Niezależnie, czy wcześniej dzwonił, pisał e-mail, czatował przez stronę www, czy przez Facebook Messenger. Najbardziej wartościowe dla Roberta jest jednak poczucie kontroli. Dokładnie wie, co dzieje się w jego firmie. Ma dokładne raporty z obsługi klienta i nic nie może go zaskoczyć. Jego biznes znów rośnie szybko, a on może spać spokojnie. Robert wie, że Tulium pomaga jemu i jego zespołowi zapewnić świetną obsługę klienta i kontrolę sytuacji.